Żywa ikona ukrzyżowanego, święta Gemma Galgani. Włoska mistyczka z toskańskiej Lukki, uznawana za najbardziej urodziwą spośród świętych, przemknęła przez ten świat jak meteor. Odeszła do Pana mając zaledwie 25 lat. Otrzymała od Boga dar stygmatów oraz prorokowania, miewała mistyczne ekstazy, co tydzień, doświadczając ogromnych cierpień, przeżywała mękę pańską, rozmawiała za z aniołem stróżem i ze świętymi, bardzo często była dręczona przez szatana. Nazywano ją najpiękniejszą reprodukcją Ecce Homo, córką Bożej Boleści, kwiatem męki pańskiej i żywą ikoną ukrzyżowanego. Gemma, czyli klejnot, była piątym z ośmiorga dzieci Henryka Galganiego, aptekarza z Borgonułowo oraz jego żony Aurelii. Matka i pierwsze nauczycielki oblatki Ducha Świętego wszczepiły w serce dziewczynki żarliwą pobożność. Głęboką miłość do Jezusa i Maryi, umiłowanie Krzyża, pragnienie dogłębnego poznania męki Pańskiej oraz nieba. Kiedy Gemma miała 7 lat, podczas mszy świętej przemówił do niej pan Jezus, prosząc, by oddała mu swoją chorą mamę. Wkrótce po tej wizji, 39-letnia, chora na gruźlicę Aurelia, zmarła. Potem nastąpiła cała seria dramatów: choroba i śmierć ojca. Utrata przez rodzinę całego majątku, śmierć ukochanego brata, a także tułaczka po domach, na szczęście bardzo życzliwie do niej usposobionych krewnych i obcych ludzi. Od dzieciństwa Gemma często chorowała. Przeszła między innymi zapalenie opon mózgowych, paraliż rąk i nóg, gruźlicę, miała skrzywienie kręgosłupa, doznała całkowitej głuchoty. Z czasem stała się prawdziwą mistrzynią cierpienia. Ofiarowywała je Bogu jako zadośćuczynienie za wyrządzane mu przykrości. Zagrzeszników, wielu dzięki niej się nawróciło, i dusze czyścowe. Od młodości czuła powołanie zakonne. Odrzucając dwie propozycje matrymonialne, próbowała wstąpić do różnych zakonów, ale nigdzie jej nie przyjęto z uwagi na słabe zdrowie. Postanowiła wtedy żyć jak zakonnica w świecie, składając prywatne śluby czystości, posłuszeństwa i ubóstwa. Bóg obdarował ją licznymi mistycznymi darami. Doznawała licznych ekstaz, podczas których widziała i rozmawiała z Panem Jezusem i Matką Bożą, miała dar przepowiadania, objawiali się jej święci oraz Anioł Stróż, który stał się jej najlepszym przyjacielem, listonoszem i posłańcem. Często dręczył ją szatan. Na przełomie lat 1898 i 1899 zapadła na zapalenie kręgów odcinka lędźwiowego kręgosłupa oraz ropień w pachwinach. Dzisiaj rozpoznano by pewnie gruźlicę kostnostawową, czyli chorobę POTA. W wymodleniu powrotu do zdrowia dopomógł jej wówczas objawiający się jej święty, a wtedy jeszcze sługa Boży, pasjonista Gabriel od Matki Bożej Bolesnej, Francesco Posenti. Więcej o tym uzdrowieniu w tekście poświęconym świętemu Gabrielowi. 8 czerwca 1899 roku, w wieku 21 lat, doznała ekstazy, a na jej ciele pojawiły się stygmaty. Od tej pory, przez rok, stygmaty, także korony cierniowej, rany po biczowaniu, powracały w każdy czwartkowy wieczór, kiedy wchodziła w stan ekstazy, by przeżywać mękę pańską. Po wielkich cierpieniach Gemma odeszła do pana w wielką sobotę 1903 roku. Chore nogi. Za przyczyną zmarłej w opinii świętości Gemmy wyproszono u Boga bardzo wiele mniejszych lub większych łask. Maria Menitucci z Vitorciano, prowincja Viterbo. Od wielu lat cierpiała z powodu silnego bólu prawego kolana. Robiła sobie okłady, smarowała kolano różnymi maściami, jeździła do włoskich uzdrowisk, by moczyć je w leczniczych wodach. Na próżno. Lekarze stwierdzili, że przyczyną bólu jest reumatyczne lub artretyczne zapalenie błony maziowej. Długotrwałe zapalenie może pociągnąć za sobą zwyrodnienie całego stawu. I tak było najprawdopodobniej w tym przypadku. Maria borykała się bowiem z tym problemem przez 19 lat, aż lekarze orzekli, że zapalenie nie jest reumatyczne, ale pourazowe. A może powodem był, jak pisał postulator ojciec Germano Ruopolo, wysięg gruźliczy. Tak czy inaczej orzekli, że schorzenie było w zasadzie nieuleczalne, a jeśli już udałoby się je uleczyć, to po bardzo długiej kuracji. Lekarz z Pistoi, gdzie w 1907 roku Maria przebywała u krewnych, radził poddać się operacji. Chora zwróciła się wtedy o pomoc do służebnicy Bożej Gemmy Galgani. Czy ta nowa służebnica Boża nie mogłaby wyjednać mi cudu? Pytała samą siebie. Prośbę o zdrowie zawarła w odmawianej do niej nowennie. Wystarała się też o relikwie, którą przykładała do chorego miejsca. Dziewiątego dnia kobieta poczuła, że z kolanem jest już dobrze, a ona bez problemu może wchodzić po schodach i z nich schodzić. Wymodlone, niezwykłe i natychmiastowe wyleczenie, które wydarzyło się w 1909 roku, potwierdziło dwóch lekarzy osobiście zajmujących się leczeniem chorej, jak również trzech innych, którzy badali ten przypadek z ramienia świętej kongregacji. Problemy z nogami, ale innej natury, miał także 75-letni ksiądz Ufykses Ulisses Fabrici. Kapłan miał problemy z żylakami. Doszło do tego, że w chorych miejscach schodziła mu skóra, powstały owrzodzenia, które były oporne na podejmowane leczenie. Z czasem było coraz gorzej. Rana zaczęła się zaogniać, bardzo boleć i zaczęto mieć obawy, że schorzenie, spore owrzodzenie żylaków o wymiarach 12 na 7 cm umiejscowione na prawej piszczeli, może zagrozić życiu kapłana. Skierowano go do Rzymu, gdzie miały zostać podjęte bardziej radykalne środki. Ksiądz był tym zaniepokojony. Po południu 26 listopada 1919 roku rana nadal wyglądała bardzo źle. Coraz gorsze były także rokowania co do możliwości jej wyleczenia. Moja genmo, ulecz te ranę, przed śmiercią chciałbym zobaczyć cię na ołtarzach, a potem umrę szczęśliwy, wyszeptał zatrwożony kapłan. Noc minęła mu spokojnie, jak nigdy dotąd, a rano następnego dnia zauważono, że rana zniknęła. Miejsce, w którym się wcześniej znajdowała Pokryte było nieuszkodzoną, cienką skórą, a jedynym po było lekkie zaczerwienienie. Ksiądz Fabricji był pewien, że stało się tak za sprawą genny. Odmówił dziękczynne tedeum i poszedł odprawić mszę świętą. Medyczni eksperci jednogłośnie orzekli później, że to był cud. Dzięki uznaniu tych dwóch uzdrowień za cuda, jeszcze w tym samym roku gemma Galgani została uznana za błogosławioną. Na wpisanie w poczet świętych nie czekała zbyt długo. Uzdrowiona z wilka. Dwa konieczne do kanonizacji cuda zatwierdzone zostały w 1939 roku. Wydarzyły się one w tej samej miejscowości, w kalabryjskim Lappano, diecezja Kosenca, a dostąpiły ich dwie osoby o tym samym nazwisku. Co ciekawe, ludzie ci nie byli ze sobą spokrewnieni. Wilk. Tak właśnie tłumaczy się łaciński termin lupus vulgaris. Chorobę, na którą we wrześniu 1932 roku zapadła Eliza Skarpeli. Schorzenie to, znane już od średniowiecza, wiązano z gruźlicą i określano również mianem gruźlicy skóry lub gruźlicy toczniowej skóry. Dziś lupusem, a konkretnie Systemik lupus erythematosus SLE, określa się najczęściej niemający podłoża gruźliczego i atakujący nie tylko skórę toczeń rumieniowaty-układowy. Cierpiący na wilka chorzy mieli ciężkie, niegojące się wrzodziejące zmiany skórne. Takie zmiany, guzy, owrzodzenia i przetoki dziesięcioletnia Eliza miała na twarzy i szyi. Od lewego policzka rozciągały się one aż do szyi, obejmując jej górną część. Liczni lekarze dwoili się i troili, żeby pomóc zeszpeconej przez chorobę dziewczynce, ale nic nie wskórali. Na nic się zdało stosowanie łagodząco ściągających okładów maści. Nie powiodła się także chirurgiczna próba zlikwidowania wrzodów. Wszystko to, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, zmieniło się 14 maja 1933 roku, w dniu, kiedy Gemma została błogosławioną. Rano zmiany wciąż były obecne, ale około godziny 11 Eliza zdjęła bandaże i przyłożyła do twarzy wizerunek Gemmy. Gemmo. Spójrz na mnie i ulituj się nade mną. Wylecz mnie, proszę. Powiedziała zdesperowana, ale równocześnie pełna wiary i nadziei. Mówią, że wiara góry przenosi. W tym przypadku stało się coś równie spektakularnego. W jednej chwili rany się zagoiły, guzy i owrzodzenia zniknęły. Eliza dotknęła twarzy, spojrzała do lustra i aż krzyknęła z wrażenia. Zaniepokojona jej krzykiem przybiegła matka. O nie miała, to było coś niewiarygodnego. A jednak to była prawda. Cudowne, natychmiastowe uzdrowienie z choroby, z którą nie poradzili sobie lekarze, przypisano samemu Bogu, który dokonał tego za wstawiennictwem nowej błogosławionej. Wyleczy także Ciebie! Uzdrowienie, jakiego doznała Eliza, wywarło wielkie wrażenie na mieszkańcach Lapano i okolic. Ojcze, poprośmy o pomoc błogosławioną genę. Wyleczyła naszą sąsiadkę Elizę. Dlaczego miałaby nie wyleczyć także Ciebie? Tymi właśnie słowami, dwa lata później, do swojego ojca, Natale Skarpelego, zwróciła się jego pobożna, jedyna córka Maria. Obydwie rodziny Skarpelich, choć nosiły to samo nazwisko, nie były ze sobą spokrewnione. Natale Skarpelli był rolnikiem i już od 1918 roku miał problemy zdrowotne. Podobnie jak cudownie uzdrowionemu księdzu Fabryciemu, doskwierały mu żylaki w nogach. W końcu zoperowano je z sukcesem i rolnikowi nie sprawiały już większych problemów. Sytuacja uległa zmianie 3 kwietnia 1935 roku, kiedy w wypadku zranił się w lewą nogę. Noga pokryła się sinymi, bolesnymi, ropiejącymi ranami i wrzodami. Nie mogąc wytrzymać z powodu bólu, który z dnia na dzień narastał, 18 maja 1935 roku rolnik udał się do lekarza. Lekarz zaordynował przyjmowanie lekarstw, które niestety nie pomogły. Mało tego, rana i owrzodzenie zaczęły się rozprzestrzeniać. W efekcie zajęły powierzchnię około 9 cm kwadratowych. Rodzina znalazła się w bardzo trudnej sytuacji, bo Natale, jedyny ich żywiciel, nie mogąc chodzić i pracować, zaległ w łóżku. To właśnie wtedy Maria Skarpeli uznała, że najwyższy czas poprosić o pomoc błogosławioną Gemmę. Skarpeli postarali się o jej relikwie i zaczęli modlić się za jej stawienictwem o uzdrowienie chorego. W trakcie tych modów, Maria 30 maja wzięła relikwie do ręki i uczyniła nią znak krzyża nad zabandażowanymi owrzodzeniami. Jej ojciec poczuł wtedy zmęczenie i zapadł w sen. Następnego dnia rano okazało się, że noga mężczyzny jest już zdrowa. Ból ustał. A po zdjęciu suchych, niepokrytych ropą ani krwią bandaży, na miejscu rozległych owrzodzeń była nowa różowawa skóra. Co ciekawe, Nogi mężczyzny nadal pokrywała sieć żylaków, ale nie przysparzały mu już one dotkliwszych cierpień. Jak się można było spodziewać, rozradowany rolnik natychmiast wstał z łóżka. Od tej pory mógł już normalnie chodzić i wrócić do pracy. Kanonizacji genmy dokonał Pius XII 2 maja 1940 roku. Nawrócił się i oddał Bogu duszę. Wśród cudów i łask, jakie doznawane są za przyczyną świętej Gemy, Znajdujemy także przemiany duchowe. Święta jest bowiem niezwykle skuteczną specjalistką w doprowadzaniu do Boga zatwardziałych grzeszników. Choć często są to cuda większe niż uzdrowienia, jako naukowo niemierzalne, nie są brane pod uwagę podczas procesów beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych. Oto jeden ze szczególnych przypadków nawrócenia, który wywarł wielkie wrażenie na samym papieżu, świętym Piusie X. Opisała go w wydane jeszcze przed wybuchem II wojny światowej w książce Święta Gemma Galgani, Kwiat Męki Pańskiej, siostra Gesualda. Oto jej opis. W roku 1907 w szpitalu w Lukka znajdował się chory, który nie tylko był wielkim grzesznikiem, lecz człowiekiem zupełnie pozbawionym wiary i usposobionym wrogo do religii. Siostry szpitalne i ojcowie Kapucyni próbowali wszelkich sposobów, aby poruszyć jego serce, ale na próżno. Wreszcie, aby uniknąć zgorszenia, zaprzestali dalszych usiłowań. Nie mogli jednak pogodzić się z myślą, że ta dusza miałaby być zgubioną. Jednemu z nich przyszło na myśl wezwać proboszcza do chorego. Był to bardzo zacny kapłan, ksiądz Benazini. Świadkowie brutalnego zachowania się chorego wobec sióstr i kapucynów radzili kapłanowi, by się nie narażał. On jednak nie cofnął się i śmiało przemówił. To jeszcze bardziej rozjątrzyło chorego. Ja tam nigdy nie wierzyłem w te bajdy i pogróżki, rzekł ze złością. A o tym waszym Chrystusie nie wiem, kto to taki. Co za gadanie o jakiejś tam duszy, o niebie, o piekle. Proszę mi dać spokój i niech mnie tu nikt więcej nie nudzi tymi śmiesznymi gadaniami. To mówiąc, chciał plunąć w twarz kapłanowi, który usunął się zasmucony. Gdy powrócił do domu, wzrok jego padł na żywot gemmy, którego czytanie niedawno rozpoczął. Ten widok ożywił na nowo jego nadzieję. Ukląkł i ze łzami w oczach wzywał pomocy służebnicy Bożej. Potem wezwał swego kapelana i polecił mu udać się do szpitala z pewną kobietą, znajomą chorego. Działo się to około godziny 23 wieczorem. O tej porze dostanie się do szpitala jest bardzo utrudnione, uzyskali jednak pozwolenie. Kobieta weszła, ksiądz zaś został przed szpitalem. Ksiądz Benazini zaś w swoim domu modlił się gorąco przez cały czas. To, co teraz nastąpiło, było dziełem jednej chwili. Gdy tylko grzesznik ujrzał swoją znajomą, począł prosić, aby mu przyprowadziła księdza. Wyspowiadał się z najgłębszą skruchą. Z oczu kapłana płynęły łzy wzruszenia, gdy podniósł rękę, by skruszonego rozgrzeszyć i oddać Jezusowi. Następnie pośpieszył powiatek i oleje święte. Gdy chory przyjął te dwa sakramenty, rozpoczęła się agonia, i około czwartej nad ranem nawrócony grzesznik oddał Bogu swą duszę. Warto nadmienić, że wielu chorych nawróciło się po tym, jak pod ich poduszką umieszczono wizerunek świętej gemmy.